Siemano, witam was, Pajdak z Lamgames TV w kolejnym odcinku z serii Nintendo 64 Mania. Jak widzicie na zaoczny obrazku, dzisiaj sobie pykniemy w klasyka Duke Nukem, tylko że wersja 64, Jesus Christ, taka to jest dobra muza. Duke Nukem 64, wydany na Nintendo 64, jak sama nazwa wskazuje, kurde, co oni mieli w ogóle z tym nazywaniem gier 64? Ja nie grałem w Duke Nukem 63, 62, 61, nie włączaj mi się w filmie, bo ja tu mam dobrą rozkminę, ani w 60, ani w 45, także dobra, zagrajemy w Duke Nukem 64, sprawdźmy o co chodzi. Nie no, w single playerze chcę, let's rock, get some, tak. Nie przeginajmy z poziomem trudności, bo to gra Pajdak, nie zapominajcie o tym. Będę lasał, bla 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 bla. Kurde, dobra muza, dobra muza. No i dobra, i Duke Nukem się zaczyna jak krasowy Duke Nukem, czyli idziemy sobie Duke'em, patrzę sterowanie, jak to jest usytuowane. Oj, dosyć kiepawo, bo mamy tutaj kamerę, a jak ja mogę iść do przodu? Dosyć jest naprawdę kiepawo, bo tak. Lewym analogiem sobie biorę, prawym sobie idę, a lewym sobie zmieniam kamerę. Także sterowanie analogiem jest dosyć kiepura tutaj, ale dobra, rozkminimy to jakoś. Są świniory, szkoda, że jak słychać, a właśnie nie słychać, nie ma żadnej muzy. Graficznie gierkę czy poprawili? No trochę jest może i lepiej. Staram się jakoś ogarnąć tą klawiszologię. Kurde, jednak pad do Nintendo 64 byłby wskazany. Dlaczego wszyscy przeciwnicy stoją i nie mają zamiaru się ruszyć? Czy oni po prostu... Coś mi uderzyło. A nic tu nie ma. Jest tu na górze dziadu. Także rypiemy mocno tutaj. Graficznie jest o wiele poprawiona gierka. Wizualnie jest spoko, gdyby nie to, że tutaj widzę przeciwników, którzy się chowają. Przez tekstury przenikają. Dobra, jest kolejny typ, eksterminacja szybka. Wow. Powiem wam już na wstępie jedno. Słabo wykonali tu opcję z teksturami, które przenikają. I wersja na PC była o wiele lepsza. Poproszę, chciałbym tu wejść. Czy otworzył mi się jakimś sposobem? Drzwi? Nie otworzą mi się w żaden sposób drzwi. Nie pamiętam w ogóle Duke Nukema, jak się przechodziło. LOL, Pajdi LOL, nie pamiętam. Pajdi LOL, nie pamiętam, a chciałbym mocno. Nie no, bez kitu, wkurza mnie to, że ja widzę tego przeciwnika, który tam się czai. Dobra, ciebie to ja zabiję, bo to jest najmniejszy problem, ale ja bym chciał tam wejść. Gra mi odmawia posłuszeństwa i nie chce się mnie słuchać i ja tam nie wejdę, bo muszę przejść tędy. Nie, bez kitu, słabo jest to zrobione, że ja widzę po prostu, gdzie są przeciwnicy ulokowani. Poproszę o otwarcie drzwi. Dziękuję za otwarcie drzwi. Strasznie słabo jest to zrobione, strasznie słabo się wkurzam na ster... Wow! Elo Ryu! Jak wyskoczył mi tu z dupy, poczekajcie, przymierzę tu. Jeszcze do tego jest oś, kurde, guzików zamieniona, no kumacie to? To jest strasznie słabo i do tego jeszcze mocno nie mam naboi. Zaraz zdechnę. No i właśnie umarłem. Dlatego ja się nie nadaję do grania w takie gry z taką słabą konfiguracją. Także teraz spróbujmy jeszcze raz. Zrobimy to, co każdy to robi na początku, czyli wysadzimy to. Już zaczynam powoli ogarniać sterowanie, chociaż mnie bardzo mocno drażni. Ale nie mamy wyjścia, takie nam dali i to musimy takie łykać po prostu jak... po prostu musimy je łykać. Nie ma tu żadnej głębszej kminy. Nie, strasznie kuleje tutaj udźwiękowienie podczas gry, bo by się przydała jakaś muzyka, żeby jakoś więcej emocji w to wprowadzić. A tak to jest naprawdę sucho i tak słabo. Słabo, jeszcze ta zamieniona oś. Zaraz zobaczymy w opcjach, czy da się coś z tą osią zmienić. Options. Control options. Controller 1, tak. Stick lock shift mod right handed. Left handed, no right. Jak mam, dobra, może to coś zmieniło. Także gówno to zmieniło, a nie coś zmieniło. Dalej do dołu to jest do góry, dalej do góry to jest do dołu. Ale dobra, nie ma co narzekać. Tu weźmiemy sobie butelkę, bo mamy prawo ją zebrać. Wow! Eloha, Ryu, ale nie. Amunicja mi się skończyła. Dobra, dostał baciory. Mamy trochę amunicji, także musimy używać ją. Ciebie też mogę zestrzelić? Czy ty jesteś tu, czy ty jesteś tam? W końcu, ja już nie wiem. Graficznie odwalili fuszerę. Duke Nukem 64 zdecydowanie nie jest pozycją, którą mogę polecić wam. Ej, no otwórz te drzwi, fagasie.
A, przez to, że teraz zmieniłem inne opcje, to mam trochę inny konfig guzików. W sumie może i trochę wygodniejszy. Dobra, poczekajcie, ja sobie polecę tutaj po apteczkę od razu. I się przykitram, bo mamy mało naboi. A ja chciałbym to jakoś w miarę sensownie przejść. Tu widzę kolejną paczkę z nabojami. Także wyeliminujmy typów najpierw, kręćmy się i zgarniam amunicję. Strasznie słabo się gra w to napadzie. Jeszcze strasznie mnie drażnią ci przenikający przeciwnicy. A przecież wszystko mam z emulatorem ustawione dobrze. Także gra się nie nadaje. Aha, bo ich tutaj i tak naprawdę nie ma. Gra mnie troluje mocno. Gra jest wykonana strasznie słabo, jeżeli chodzi o konwersję tej kultowej gry z platformy PC. Bo na PC-cie w gierkę się grało bardzo zacnie, a tutaj te przenikające tekstury to jest po prostu śmiech na sali. Śmiech na sali jest bardzo oporowy. Duke fajnie krzyczy, no to jest wszystko fajne. Świnioki się zabija całkiem... Wow! Świniaki się zabija całkiem sensownie, to jest akurat spoko, ale... Nie, tak to jest zrobione, to strasznie kiepurawo. Zobaczcie, jak te postacie chodzą. Właśnie, one praktycznie, że nie chodzą. I tak jeszcze tego dziwnie znikają. Duke Nukem 64 nie nadaje się do grania na co dzień, żeby ta gra przynosiła jakąś przyjemność z rozgrywki, bo ja jak na razie się więcej denerwuję, niż przechodzę tego z sensem. Także jeżeli chcielibyście kiedykolwiek zagrać w Duke Nukem... No, fajnie, że jest kamera, fajnie, ale to mi nic nie daje, bo i tak tych przeciwników ja widzę przez ściany. Po prostu jakbym miał jakiegoś wallhacka, wszystko widzę przez ściany. Przyściuteńko. Także serdecznie wam odradzam, jeżeli chcecie się pograć w Duke Nukem, to na pewno nie tykajcie w wersji z N64, chociaż zdaje się, że się występuje ten błąd tylko u mnie. No i jeszcze do tego to sterowanie. Sterowanie jest tutaj naprawdę słabe. Może jakbym grał na oryginalnym padzie, byłoby o wiele lepiej. Jak na ten moment oceniam tą grę w wersji na N64, że poza poprawioną grafą nie ma nic szczególnego w sobie, co by mogło zainteresować przeciętnego gracza gier FPP, takiego jak ja. Takiego jak ja, czyli jak będę, kurde, miał wybierać jakąś fajną grę na Nintendo 64, to na pewno to nie będzie Duke Nukem. Serdecznie odradzam tą wersję. Serdecznie odradzam tą wersję, chyba że mnie jeszcze czymś pozytywnie nie zaskoczy mnie już niczym na pewno. No i co, i możemy sobie zacząć jeszcze raz. Nie chcę restartować levela, ja chciałbym quitnąć gierkę i wrócić sobie do menu. Aha, w oprząsach jest dalej to samo. Friend Blood, tak, no krew ma być. Nie szukam w opcjach, może będzie coś, co jeszcze mogłoby tą grę uratować. Auto aim, no to... O, celownik na pewno nam pomoże. Jeszcze poproszę sam do przysiąsy. No nie. Jej, uwielbiam ten temat. Zobaczymy jeszcze tryb Duke Match. Number of players będzie 1. Botów poproszę 3. No i dalej zróbmy Let's Rock. Jakieś bajery, Survivor, Normal, Time Limit, nie, dobra, weźmy Normala i zacznijmy, po prostu tak czysto dla pewności sobie sprawdźmy, o co może tu chodzić. O, już jakieś efekty dźwiękowe są, już było słychać piorunka. Noctowizor dostaliśmy, czyli to będzie taki, jak to napisali, to będzie rasowy deathmatch, czyli powinno być player versus player, także zaraz zobaczymy, o co chodzi. Ja tu widzę, że boty się eliminują i mogę ich zobaczyć przez ścianę, to jest naprawdę śmieszne. Strasznie zrypali to. I dobra, no i sobie zabijamy playerów i co, i to ma być takie fajne? To w ogóle nie ma... O, to jest fajne, to było fajne. Ten obrazeczek, także jak na razie w ogóle żadnego szału nie ma. O, Duke robi oa. I tak naprawdę dużo to nie wnosi do rozgrywki. Słabo. Powiem wam tak, Duke Nukem na PC jest oczywiście gierką kultową, którą naprawdę warto się z nią zapoznać, ale wersję na Nintendo 64 odpuśćcie sobie na wstępie i nawet nie bierzcie się za to, żeby ją ściągać. Także to jest taka moja skromna, malutka, duża opinia na temat Duke Nukem 64, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Pamiętajcie, żeby zaglądać, a ja jeszcze go zabiję, może go zabiję, gdyby to sterowanie przestanie drażnić. No kurde, to sterowanie jest strasznie słabe. Strasznie. Dobra, zabijmy. Pamiętajcie, żeby zaglądać w linki, które są w opisie kanału. Każdy odcinek Lamb Games TV jest od poniedziałku do piątku o godzinie... której? No właśnie, 17:30, czyli 15 minut po Teleekspresie, a w weekendy o 8 rano. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!